Dzień dobry. Rozmawiamy z panem radnym Stanisławem Sorysem, radnym wojewódzkim Sejmiku Małopolskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy pan radny był na otwarciu ścieżki w Koronach Drzew w Ciężkowicach i jak ta ścieżka się panu podoba? Tak, to już jest kolejna inwestycja, która została zrealizowana i oddana dla turystów, dla mieszkańców Pogórza Ciężkowic-Korożnowskiego. Tym razem była to ścieżka w Koronie Drzew. Potężny projekt, który jak gdyby jest częścią wielkiego projektu tak zwanego Źródlanego Szlaku, gdzie gmina jego przygotowała od kilku lat i tym bardziej się cieszę, że powstało takie wspaniałe dzieło, ale też w jakiś sposób czuję się tutaj właśnie arkuszerem tego projektu, dlatego że te projekty mają bardzo odległą historię. Jeszcze ze starej perspektywy finansowej 2007-2013, w 2012 roku z pomocy technicznej, środków europejskich staraliśmy się wspierać te obszary, które mają istotny wpływ, czy będą miały istotny wpływ na rozwój turystyki w Małopolsce. Wyznaczyliśmy takie dwa obszary interwencji. Pierwszy to było zagospodarowanie zbiorników wodnych w Małopolsce, a mamy 5 takich zbiorników wodnych, jak chociażby Klimkówka czy Rożnów, ale również zagospodarowanie uzdrowisk w Małopolsce. I oczywiście wówczas Ciężkowice również mówiły o przyszłości, o pewnych planach. Takim wizjonerem był świętej pamięci Zbigniew Jurkiewicz, burmistrz gminy Ciężkowice. I ja dopisałem do właśnie wykazu tych uzdrowisk również te potencjalne przyszłościowe uzdrowisko, które właśnie gmina Ciężkowica, do którego to aspirowała. I gmina otrzymała 1,5 miliona złotych na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. I oczywiście również tutaj zadaniem burmistrza było zaproszenie do tego projektu jak największej ilości samorządów, które też mają pewne potencjały rozwoju turystycznego. I na skutek działań pana burmistrza udało się zaprosić gminę Rzepiennik Strzyżewski, gminę Zakliczyn, gminę Gromnik i również w późniejszym okresie czasu dopisaliśmy gminę Pleśna. I burmistrz, oczywiście tutaj z zespołem, z projektantami, starali się przygotować pewną koncepcję do wykorzystania w kontekście właśnie rozwoju produktu turystycznego. Tutaj na przykład Pleśna, to była również wieża widokowa, to jest cmentarz z I wojny światowej, czyli cmentarze z I wojny światowej, ale również ośrodek relaks. Ciężkowice przedstawiły do tego swoje projekty związane właśnie z budową parku zdrojowego, z budową Centrum Edukacji Ekologicznej, czy budowę ścieżki w Koronie Drzew. Oczywiście tutaj te ostatnie dwa projekty były prowadzone pod auspicjami parków krajobrazowych. I oczywiście tutaj w ramach tych przekazanych środków finansowych gmina opracowała dokumentację projektową dla tych wszystkich potencjalnych inwestycji na terenie tych właśnie 4 gmin. Następnie myśmy zabezpieczyli środki finansowe w ramach subregionów na rozwój turystyki i te środki finansowe tam właśnie czekały na potencjalne projekty. Oczywiście w ramach subregionów, jak i w ramach programu regionalnego. Następnie odbyły się konkursy i te środki z tej perspektywy finansowej 2014-2020 zostały jakby zakontraktowane dla poszczególnych zadań. I cieszę się bardzo, że te 3 projekty, o których chociażby mówimy w Ciężkowicach, że zostały właśnie wówczas zakontraktowane. Te projekty znalazły się na listach rankingowych i w pozycjach, gdzie wystarczało środków finansowych na realizację tych projektów. Podpisano zadania i te zadania są kończone już od kilku lat, bo jako pierwszy został oddany do użytku Park Zdrojowy, następnie Centrum Edukacji i przed kilkoma dniami przepiękna ścieżka w Koronie Drzew. I myślę, że samo to otwarcie było takim też
miejscem, takim spotkaniem, gdzie widać było przede wszystkim wielkie zainteresowanie turystów, bo w dniu otwarcia było tam tysiące turystów, którzy przyjechali po to, żeby się właśnie przejść tą ścieżką w koronie drzew. I oczywiście tutaj cieszę się bardzo, że kolejnym włodarzom udało się projekty doprowadzić do końca, wykorzystać te środki finansowe, które myśmy wynegocjowali w Komisji Europejskiej i zakontraktowali te projekty. Jedynie trochę szkoda, że dzisiejsi rządzący zarówno gminą, jak i województwem jakby zapominają właśnie o tej szerszej historii i próbują dzisiaj jedynie robić sobie często selfie na bazie tych rozpoczętych, realizowanych projektów, a potem tworzyć taką narrację, jak to dobra zmiana wprowadziła wielkie zmiany w zakresie finansowania projektów związanych z rozwojem turystyki i jak to wielkie pieniądze udało się obecnie rządzącym dołożyć do tego projektu, co jest oczywiście kłamstwem, co jest oczywiście nieprawdą. Po otwarciu Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, gdzie właśnie burmistrz dziękował marszałkowi, marszałek dziękował radnemu, radny dziękował wójtowi, przepraszam, burmistrzowi i marszałkowi za dodatkowo przekazane środki finansowe. Opowiadali, jak to często wjeżdżali do Krakowa i walczyli o te środki finansowe. Postanowiłem sprawdzić akurat tą narrację w trakcie właśnie oddania tej inwestycji do użytkowania, występując z interpelacją do marszałka z zapytaniem, ile środków, w jakim terminie zostało dodatkowo przekazanych do gminy Ciężkowice na realizację tegoż projektu. Oczywiście okazało się, że radni i marszałek chyba pomylili spotkania, o których mówili, bo z treści interpelacji wynika, że żadnej złotówki nie dołożyli do projektu, żadnego euro nie dołożyli do projektu, że wprawdzie były cztery aneksy, ale dwa z nich to były zmiany terminów zakończenia inwestycji, natomiast pozostałe dwa z nich były dostosowanie jedynie formularzy sprawozdawczych do tegoż projektu. W związku z tym okazało się z interpelacji, którą podpisał, odpowiedź podpisał sam marszałek. Okazało się, że to jedynie no, była taka publicystyka, była taka tania propaganda uprawiana podczas właśnie otwarcia tego projektu. Oczywiście ja rozumiem czasami tutaj różne zachowania w sytuacjach, kiedy te władze się zmieniają, no ale zawsze należy patrzeć jak gdyby troszkę w to, że nie w tą narrację, która dzisiaj jest prezentowana, że tak naprawdę zmiany społeczno-gospodarcze rozpoczęły się od momentu dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości, ale po prostu trzeba również pamiętać o tym i pokazywać pewną prawdę. Prawda jest taka, że do tego projektu, jak i zresztą do wielu innych projektów, które są realizowane, są to projekty realizowane w ramach środków europejskich, które myśmy wynegocjowali z Komisją Europejską przed 2014 rokiem na perspektywę 2014-2020 i te zadania, które są realizowane w oparciu właśnie o te środki finansowe. Ostatnio radni opozycji wystąpili z inicjatywą uchwały w sprawie ratowania Grupy Azoty. Czy udało się tą uchwałę przyjąć sejmikowi? Tak, mieliśmy przyjąć rezolucję wzywającą wszystkich potencjalnych decydentów w sprawie przyblokowania pewnych działań, które już zostały rozpoczęte, to znaczy kwestia przejęcia jednej ze spółek przez PKN Orlen, bo w taki sposób osłabi to bardzo Grupę Azoty i oczywiście może to doprowadzić do bardzo poważnych niepokojów czy problemów gospodarczych. Przede wszystkim tutaj pojawia się wiele narracji i
rządzący mówią, że nie ma problemu, bo przecież ludzie pracują, nikt nikogo nie zwalnia. No na pewno, tu nikt nie mówi, że ktoś kogoś zwalnia. Tylko kiedy patrzymy na płynność finansową, na to, że grupa uzyskała w tym roku potężne straty finansowe, kiedy również patrzymy na wartość samej spółki, która, czy grupy kapitałowej, gdzie akcje jeszcze w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało odpowiedzialność w Polsce, te akcje były ponad 110 zł, a w tej chwili one mają wartość 20 kilku złotych. Że wartość całej grupy Azoty w 2015 roku to była wartość ponad 11 miliardów, a w tej chwili to jest niecałe 3 miliardy. W związku z tym 8 miliardów, czy to jest tak, jakbyśmy zobaczyli, 2/3 spółki zniknęło. I obecnie rządzący mówią, że to nie jest problem. I to, co byłem bardzo zaskoczony, wręcz zbulwersowany, gdzie w takiej sytuacji radni Prawa i Sprawiedliwości nie spotykają się po to, aby na ten temat podyskutować, aby wyjaśnić sprawę. Przecież to są również firmy czy przedsiębiorstwa, które płacą podatki, które potem my te podatki otrzymujemy do naszego budżetu w postaci właśnie CIT-u. W związku z tym tutaj myśmy jako wnioskodawcy, jako opozycja, Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Obywatelska, myśmy się spotkali po to, żeby potem dyskutować. Natomiast w ramach Prawa i Sprawiedliwości przyszedł tylko jeden radny, pan przewodniczący sejmiku. Natomiast też dziwię się, że radni z naszego tutaj regionu, żaden z nich nie uczestniczył w tym, że w tejże nadzwyczajnej sesji, gdzie były przygotowane rezolucje, przyjechali prezesi z właśnie grupy Azoty. Natomiast no, potem była taka narracja, że przewodniczący jedynie pozwolił odczytać wiceprezesowi bardzo krótki komunikat, który zresztą jest na stronach internetowych grupy Azoty, po czym wyłączył transmisję i po prostu zamknął posiedzenie, jakby sesję, wyznaczając nowy termin. Natomiast sytuacja jest bardzo niepokojąca, jeżeli chodzi przede wszystkim o produkcję, bo oczywiście, że przed wyborami na pewno nikt nikogo nie zwolni z grupy Azoty, natomiast kiedy bierzemy pod uwagę kondycję finansową, generowane straty, pojawienie się, oczywiście to są być może jedynie niepotwierdzone informacje, ale chcieliśmy rozmawiać z specjalistami właśnie z tej dziedziny. Również napływ tanich nawozów za wschodniej granicy, czy to z Ukrainy, czy to z Białorusi. O tym się mówi, no i chcieliśmy te kwestie wyjaśnić. Na sesję przyjechał prezydent miasta Tarnowa, przyjechali prezesi, natomiast nikt z radnych Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu na tą sesję nie przybył. To znaczy, że kwestia kondycji gospodarczej zakładów azotowych, grupy Azoty, no jest im obojętna, skoro w tak ważnej sytuacji, w tak ważnej sprawie nie chcieli się spotkać i nie chcieli wziąć udziału w dyskusji, w bardzo rzeczowej dyskusji. Wybory parlamentarne coraz bliżej. Jak ocenia pan sytuację przed wyborami tutaj w regionie i w kraju? No myślę, że mamy taki pozytywny sygnał, patrząc chociażby w naszą koalicję z partią Hołowni, że została przyjęta właśnie trzecia droga i zaakceptowana przez ugrupowanie polityczne. W najbliższym czasie, po ogłoszeniu przez pana prezydenta daty wyborów, z pewnością rozpocznie się rejestracja list wyborczych. No i myślę, że tutaj uda się odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od szkodliwej działalności w tej przede wszystkim przestrzeni gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, polityki międzynarodowej. Natomiast kiedy również patrzymy tutaj na Małopolskę, jako członek prezydium zarządu wojewódzkiego pracujemy nad kandydatami w ramach tejże koalicji do Sejmu, do Senatu i oczywiście te osoby już
Mamy oczywiście tutaj kwestia w tej chwili dogadywania się i te rozmowy też są prowadzone z partią Hołowni, abyśmy utworzyli, właśnie stworzyli dobrą listę do parlamentu, również kwestia Senatu, aby też w naszym okręgu stworzyć również, czy wyszukać jak najlepszych kandydatów, którzy będą mogli wygrać wybory i objąć na nowo mandaty. Kiedy lista może być podana do publicznej wiadomości? No, najpierw musi być ta kolejność zachowana, że najpierw muszą być ogłoszone wybory przez pana prezydenta i wtedy dopiero rozpoczyna się oficjalna kampania wyborcza. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość obecnie prowadzi nieoficjalnie kampanię wyborczą. To również narusza pewne zasady demokracji, dlatego że to jest nierówne traktowanie jakby tutaj tej sceny politycznej. W związku z tym tutaj mamy nadzieję, że w najbliższym czasie już ta kampania zacznie być prowadzona w sposób legalny, gdzie wszystkie środki finansowe wykorzystywane na różnego rodzaju spotkania, wszystkie gadżety na pikniki, które są rozdawane, że to będzie w ramach już budżetu poszczególnych komitetów wyborczych. Bardzo dziękuję za rozmowę.